Dwóch Dawidów się spotkało i dzisiaj o keto będzie rozmawiało. Dzień dobry, Dawid Dobropolski, witamy. Cześć Dawid, miło mi. Poruszyliśmy na początku, już przed rozpoczęciem nagrania, takie bardzo ważne urządzenie, które no, wiele osób może nie znać, nie kojarzyć, nie być potrzebne, długopis do zapisywania, bo teraz w erze żyjąc komputerów, telefonów i tak dalej, jest tak dużo informacji i właśnie jest też dużo misinformacji, że tak to można, dezinformacji, informacji, które są błędne, które kuszą nas do pewnych wyborów. I właśnie, i tu myślę, że keto jest takim troszkę czymś, co nas tak właśnie przyciąga, bo brzmi fajnie, jakby było lekiem na całe zło. Czy keto jest jedynym modelem żywieniowym, który ty używasz u swoich klientów, czy to jest główny model żywieniowy, na którym pracujesz? Jest najczęstszym modelem żywieniowym, natomiast nawet u tych samych klientów on nie jest na zawsze. No, siłą rzeczy, ponieważ siedzę w keto, to dużo osób trafia do mnie zainteresowanych dietą keto albo takich, którzy są już na diecie keto. Natomiast często trafiają do mnie, bo trzeba ich naprawić po tej diecie keto albo na tej diecie keto. I czasami jest tak, że udaje się wyprowadzić, no, powiem wprost, z niezbyt dobrego modelu diety keto na całkiem niezły model diety keto, gdzie poprawia się zdrowie, parametry metaboliczne, diagnostyka, lipidogram, samopoczucie, wydajność na treningach i tak dalej. Ale czasami zdarza się, że absolutnie trzeba z tej ketozy wyjść, bo po prostu styl życia danej osoby a model diety keto to będą dwie zupełnie różne wtedy historie. Także często jest tak, że pracuję na modelu keto. Najczęściej zmieniam ten model diety keto u osób, które już przychodzą. Tam, gdzie ktoś nigdy nie był na diecie, ale mówi mi wprost, że chciałby wejść na dietę keto, staram się czasami zniechęcić taką osobę, zapytać, dlaczego chciałaby wejść na tą dietę, jakie ma przekonania, że ta dieta będzie z nią robić, na czym ona będzie polegać. Ale tak, w głównej mierze to się kręci wokół diety keto. Właśnie, czyli nie jesteś takim skrajnościowcem, że tak to nazwę, w stronę keto, bo są osoby, które po prostu rzucają keto i tyle, i nie ma innego podejścia, tylko i wyłącznie jedna dieta. Ty akurat potrafisz zrozumieć i wyciągnąć wnioski, że no keto nie jest dla każdego, tak samo jak dieta wysokowęglowodanowa i wysokobiałkowa. Wiesz, tych modeli jest od groma. Koniec końców, to najważniejsze dwa punkty, jeżeli chodzi o dietę, to zawsze możemy wymienić. Jeden, zdrowie, dwa, efekty, jeżeli jesteśmy sportowcami. Naprawić co do zdrowia. Jakie najczęściej problemy po diecie keto, to można w sumie nazwać takiej bardziej keto w cudzysłowiu, bo pewnie ona keto nawet nie przypominała. Może najpierw zacznijmy od tego, jak powinna wyglądać ta dieta keto, bo wiele osób właśnie myli i zaczyna wprowadzać produkty, które no nie do końca pasują i właśnie więcej psują. Tak, powiem może tak trochę banalnie, ale brakuje właśnie tej banalności trochę w świecie keto, w tym środowisku keto bardzo często, bo najczęściej, nie zawsze, ale często jest tak, że ludzie przychodzą na keto i myślą, że ta dieta keto może, a nawet powinna być totalnie, powiem brzydko, odklejona od wszystkich innych założeń dietetycznych wypracowanych przez po prostu dekady nauki, generalnie w żywieniu. Więc często ta dieta keto powinna być taka sama jak każda inna dieta, czyli powinna spełniać zapotrzebowanie kaloryczne, odpowiednią podaż białka, odpowiednią gęstość odżywczą. Nie powinna być, wiesz, zepsuta pod kątem obróbki termicznej. I to są, powiem ci, Dawid, najczęściej takie banały, które najczęściej są niezaopiekowane. A dopiero później, z tego co obserwuję, można gdzieś tam się zagłębiać w szczegóły na zasadzie, czy 1,6 grama białka, czy może 1,8 grama białka. Natomiast bardzo często w ogóle wątek zadbania o tą odpowiednią podaż białka jest niezaopiekowany i tu czasami nakłada się na to, że wiesz, że białko wyrzuca z ketozy, że białko nasila gluconeogenezę, więc nie wolno tego białka, więc od razu spada gęstość odżywcza. Także masakra. Także dieta keto przede wszystkim powinna być taka jak każda inna dieta pod kątem strategii, czyli musimy wyznaczyć sobie jakiś cel, zrealizować wartość kaloryczną do tego celu, zabezpieczyć białko i wybrać taką grupę produktów,
która będzie maksymalnie gęsta odżywczo, ale nie będzie psuć długoterminowych parametrów zdrowia. No i tak jakbyśmy sobie popatrzyli, to tutaj naprawdę nie ma sensu wymyślać koła na nowo, bo od wielu, wielu lat wiemy, że takim najzdrowszym albo jednym z najzdrowszych modeli żywieniowych jest model śródziemnomorski i my możemy go bardzo fajnie zmodyfikować, można powiedzieć, bardziej w kierunku low carb i bardziej w kierunku diety keto. Także możemy sobie wejść oczywiście głębiej w detale, jeżeli chcesz, ale krótka odpowiedź brzmi: zazwyczaj u naprawdę większości osób, które są na diecie keto, model śródziemnomorskiej diety keto to jest ten kierunek. Chciałbym rozwinąć tutaj kwestię białka, bo tak jak powiedziałeś, taka typowo kliniczna, bo jest typowo kliniczna wersja keto, to jest bardzo niska podaż białka, ale ona też jest stosowana właśnie, tak jak wiele osób nie wie, w problemach. Ona jest naprawdę, gdy ktoś ma już duże problemy zdrowotne. Czyli w keto mogę pójść w wyższą podaż białka. Jak wysoka mogłaby ona być? No bo czasami nawet i wiesz, w kulturystyce mówi się szczególnie, a o tym chcemy rozmawiać przyszłościowo, zaraz rozwiniemy ten temat, ogólnie fit świat, czy budowanie sylwetki. Czy mógłbym dojść na przykład nawet do 3 gramów białka na keto? Absolutnie tak, dlatego że w ogóle jednym z podstawowych mitów jest to, że to białko zwiększa glukoneogenezę i dlatego wywala z ketozy. Natomiast to jest totalnie nie tak, dlatego że glukoneogenezę zwiększa zapotrzebowanie na glukozę, a nie podaż białka. I my paradoksalnie zwiększymy zapotrzebowanie na glukozę wtedy, kiedy będąc na diecie keto, będziemy mieć nieadekwatnie za mało węglowodanów. I to też jest ten temat. Jeżeli my będziemy mieć za mało węglowodanów na diecie keto i będziemy prowadzić styl życia aktywny fizycznie, czyli zwiększać spalanie tej glukozy, spalanie tych węglowodanów, no to wytworzymy potrzebę glukoneogenezy. I tutaj to białko naprawdę nie ma nic do rzeczy. Także jakby od razu chciałbym się z tym mitem skonfrontować. Jeżeli chodzi o twoje pytanie już bezpośrednio, to oczywiście tego białka może być 3 gramy, może być nawet dużo więcej. Dlatego, że białko samo w sobie nie jest najważniejszym makroskładnikiem, który determinuje to, czy my jesteśmy w keto, czy nie. Tutaj tak naprawdę do pewnego stopnia chodzi o podaż węgli, ale na to nakłada się jeszcze rodzaj tłuszczu w diecie, bo są takie tłuszcze, które będą dość kiepsko zwiększać ketogenność posiłku, dość kiepsko będą konwertować do ketonów i są takie tłuszcze, które będą to robić naprawdę super. I teraz w zależności od tego, na jakich tłuszczach będziemy bazować, możemy naprawdę ładnie produkować ciała ketonowe na bardzo wysokiej podaży białka, na wyższej podaży węgli w rejonach najczęściej 80 gramów, 70 gramów, 90 gramów węgli, co w porównaniu z ketozą kliniczną typu 30 gramów węgli to już jest naprawdę sporo. Także tak, dużo zależy od tych niuansów, ale absolutnie można tego i należy nawet, powiedziałbym, tego białka mieć więcej, szczególnie u osób aktywnych fizycznie, bo tutaj też bardzo fajnie są porobione prace naukowe, gdzie są takie znaki ostrzegawcze pod kątem utraty masy mięśniowej w modelach ketogenicznych w momencie, kiedy tego białka nie jest odpowiednio dużo. I w momencie, kiedy my wygenerujemy dietą keto za duże sygnały stresu, za duży poziom kortyzolu, za niski poziom insuliny i to wszystko może wpływać niekorzystnie na tkankę mięśniową. Także nie tylko można więcej białka, ale nawet warto mieć więcej białka. Poruszyłeś tłuszcze i to sobie teraz rozwijmy. Jakie są te lepsze tłuszcze? I jedna tutaj właśnie zauważyłem, że często moi goście, którzy siedzą w świecie dietetyki, cały czas piją, cały czas piją, cały czas piją. Jak ważna jest podaż wody podczas właśnie wchodzenia w ketozę, bycia w ketozie i tak dalej? Ogólnie podczas, no wiemy, że to jest kluczowy element życia, jakby nie patrzeć. Ale jak istotna jest, czy jest jeszcze bardziej ważna podczas właśnie keto i do tego jakieś elektrolity, minerały, coś warto by było dodać? Tak, to jest strasznie, strasznie ważny temat. Tak jak wspomniałeś, nie tylko na diecie keto, ale na diecie keto jakby do potęgi drugiej, dlatego że szczególnie w tym pierwszym etapie dochodzi do zmniejszonego oddziaływania na insulinę, to powoduje zwiększoną diurezę wraz z tym utratę elektrolitów. Jeszcze na to dokłada się jeden mechanizm. W pierwszym etapie my za bardzo nie korzystamy z tych ciał ketonowych, tak w 100% powiedzmy.
i one są wydalane z moczem. I to wydalanie też jest buforowane przez sód i potas. Więc szczególnie w tych pierwszych etapach, ale generalnie na dietach keto, trzeba bardzo mocno zadbać o podaż elektrolitów, więc zwiększone nawodnienie samo w sobie jest ważne, ale ono musi być opakowane zwiększoną podażą sodu i potasu. Przy czym powiedziałbym, że patrząc na polskie takie trendy żywieniowe, przynajmniej te, z którymi mam do czynienia, to problemem nawet jest nie tyle sód, ile niedobór potasu lub niezbilansowanie tego potasu z sodem. Jest za mało potasu, najczęściej za dużo sodu i często jest tak, że u niektórych osób na początku spada ciśnienie, jak na przykład przechodzą na keto z nadciśnieniem, ale później ta tendencja znowu zaczyna, wiesz, gdzieś tam iść do góry. Także tak, mega, mega istotny temat, sód, potas i magnez. W szczególności czasami warto gdzieś tam może w tle wrzucić wapń, ale to już też wynika z diagnozy, że tak powiem, konkretnej diety. Tłuszcze. Jakie są dobre tłuszcze, złe tłuszcze, jakieś przykłady, czego unikać typowo, no bo no, są czasami przypadki, jak ja widzę, że idą ludzie, już tak jestem na keto, to mogę dosłownie smażyć głęboko w oleju rzepakowym i tak dalej. Tak. Ja bym powiedział tak, że unikam raczej podziału tak zero-jedynkowo na złe i dobre tłuszcze, bo za dużo tych podziałów zero-jedynkowych jest, mam wrażenie, w dietetyce. W życiu, Ale ogólnie w świecie, za dużo osób podchodzi, wiesz, do tak. treningu optymalny albo nieoptymalny. Tak. A koniec końców, tak jak rozmawialiśmy, liczy się zdrowie i efekt. Dokładnie. Ale powiedziałbym w ten sposób. Są takie tłuszcze, które warto potraktować jako główny udział w diecie i takie, które powinny być jego, powiedzmy, takim cichym kompanem i nie powinniśmy za bardzo tego odwracać. Jeżeli chodzi o te główną bazę energetyczną na diecie keto, a i nawet nie tylko na diecie keto, to przede wszystkim tutaj oliwa extra virgin jest taką królową, na której warto bazować. Nie tylko ze względu na to, że one są jedno Mógłbyś nienasycone. tutaj rozwinąć, przepraszam, że ci wtrącę oliwę, bo mamy oliwy, wiesz, u nas na rynku, które obok oliwy to one nawet nie stały. Tak, niestety jest to ogromny problem. Oliwa jest jednym z najczęściej fałszowanych olejów w branży spożywczej, że tak powiem. O tak I sobie możemy, wiesz, to fajnie wyjaśnić. Ile mniej więcej trzeba zapłacić za dobrą oliwę? powiem tak, my mamy oliwę extra virgin, przebadaną laboratoryjnie z certyfikatami DOP, z kilkoma punktami przecięcia weryfikacji tego, bezpośrednio od gospodarstwa rolnego w Hiszpanii. I nasza oliwa kosztuje w rejonach 150 zł za 750 ml. Rzucaj. Rozwin nasza oliwa, firmę, bo możesz śmiało promować swoją firmę, jeżeli masz i tak dalej. Dziękuję. No to tak, to mam pod swoją marką własną oliwę extra virgin, którą bierzemy bezpośrednio z gospodarstwa z Hiszpanii. Jak się nazywacie? Ketoza.com, ale ona jest pod moim nazwiskiem, Dobropolski, także można gdzieś tam dorwać w internecie. Natomiast tak, za dobrą oliwę trzeba zapłacić bardzo dużo. Jest nawet taka organizacja międzynarodowa, International Olive Council, który właśnie ze względu na problem fałszowania oliwy we Włoszech, w Hiszpanii i tak dalej, są nawet specjalne jednostki policyjne porobione tylko do oliwy. Zajmują się między innymi monitorowaniem średniej ceny za 100 kg surowych oliwek, żeby ludzie też mieli pewnego rodzaju punkt odniesienia, czy to jest na pewno normalne, że rzekomo oliwa extra virgin może kosztować 20 zł. No, Także chyba nie bardzo. no chyba nie bardzo właśnie. Kolejny Jest z tłuszczy, oczywiście, jaki wiesz. możemy sobie wymienić? Słucham? Kolejny z tłuszczy, jaki możemy wymienić jako topowy do naszego użytku w keto? MCT i tu z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że on bardzo fajnie podnosi poziom, podnosi ketogenność posiłku, więc on, takie dziwne słowo, liberalizuje tą dietę keto, czyli możemy mieć więcej węglowodanów w diecie keto, więcej białka w diecie keto. Nie musimy być tak reżimowi, o, to jest dobre słowo, żeby z tej ketozy nie wypadać. Drugi powód jest taki, że olej MCT zachowuje się zupełnie inaczej niż długie kwasy tłuszczowe.
On ma zupełnie inny transport. Jego transport przypomina bardziej transport glukozy niż tłuszczu. Nie wiem, czy jest sens, gdybyśmy wchodzili w zawiłości tego transportu. Ja ci powiem tak, że myślę, że można to fajnie skrócić, bo ja kiedyś stosowałem MCT przed treningiem. Po prostu jako źródło, bardzo dobre źródło szybkiej energii. Dokładnie tak. I on ma tą szybkość transportu do wątroby porównywalną z glukozą. Natomiast ma 2 razy więcej kilokalorii. Także jak najbardziej jest to bardzo fajne źródło, również okołotreningowo. Trzeci wątek jest taki, że on nie wpływa negatywnie na lipidogram, w przeciwieństwie do długich nasyconych, które u wielu ludzi na keto mogą, mówiąc trochę brzydko, rozpieprzyć ten lipidogram i to naprawdę bardzo. Spoko, bluzgać też możesz. To jest Dobra. bardzo liberalny kanał, nie reżimowy. Okej, czyli tutaj dużo MCT może lecieć, dobra. Można jebać MCT, wprost mówiąc. Czwarty powód jest taki, że i w zasadzie ostatni z takich najistotniejszych jest taki, że są bardzo ciekawe prace, w których dieta keto może upośledzać spalanie węglowodanów, może upośledzać palenie glukozy. Powiem brzydko, chyba brzydziej niż bluzgając, jest taki czwarta kinaza dehydrogenazy pirogrenianowej, która rośnie na diecie keto No i i za to mi kanał zablokują za takie bluzgi. musimy się przywrócić na Odyssey, ale jak rośnie ten enzym, jak zwał, tak zwał, on zmniejsza glikolizę, czyli zmniejsza palenie glukozy. To jest bardzo zła sytuacja, jeżeli ktoś chce być na keto i iść na trening kulturystyczny. To jest absolutny dramat. I też ciężko mówić o elastyczności metabolicznej, jeżeli ktoś na diecie keto upośledza palenie glukozy. To jakby nie o to w tym chodzi. Natomiast są prace porobione na modelach zwierzęcych, że tak jak dzieje się to na długich, nasyconych kwasach tłuszczowych, nie dzieje się to na MCT-KD, czyli na diecie ketogenicznej opartej o kwasy MCT. Także to są takie dwa główne źródła, jeśli chodzi o olej dolewany, ale oczywiście są też tłuszcze, które są jakby bezpośrednio związane z podażą białka, na przykład z rybami. I zazwyczaj odrobina ryb, odrobina nabiału, jakieś orzechy, nasiona, tego typu rzeczy tu wlatują. Do tego wyrównujemy to zapotrzebowanie kaloryczne właśnie z oliwy i MCT. Staramy się podnieść podaż węgli jak najwyżej, a nie jak najniżej na tej diecie keto. That's it. Węgle okołotreningowo tylko i wyłącznie, czy mogę sobie jakoś nimi. Jedno i drugie. Ja jestem za tym, żeby przede wszystkim te węgle były gdzieś w rejonach przedtreningowych, szczególnie w posiłku przedtreningowym, raczej węgle złożone. W niektórych przypadkach, jak jest trening naprawdę o wysokiej objętości, widzę, że bardzo fajnie sprawdza się również intra-workout z węgli prostych, typu jakaś cyklodekstryna, glukoza, dekstroza, tego typu rzeczy, jakieś aminokwasy egzogenne, różne takie tam dzikie węże. Ale też jak najbardziej, jeżeli jest możliwość, to w posiłkach pozostałych sobie równomiernie te węgle o niskim indeksie glikemicznym warto wrzucić, no bo też to są nie tylko węgle, ale to też często będzie błonnik, polifenole, kilka innych fajnych witamin i minerałów. Jeżeli jesteśmy przy już właśnie problemach i do tego poruszyliśmy w pewnym stopniu niedobory, to jakie badania zrobić przed wejściem na keto? Tak, to jest dość filozoficzne pytanie, dlatego że jeżeli byśmy chcieli wejść na dietę keto kliniczną, reżimową i tak dalej, to trochę trzeba to potraktować jak terapię, lek, zabieg. I tu faktycznie są takie badania, na przykład czy nie mamy genetycznych deficytów karnityn, bla, bla, bla. Wszystkich rzeczy, które by jakby skreślały nas z wejścia w tą terapię metaboliczną. Ale jeżeli mówimy o tym, że ta dieta keto ma być na dłuższy czas, ma być zdrowa dla osoby zdrowej, zainteresowanej profilaktyką i efektami sylwetkowymi, sportowymi itd., to nie ma do końca jakiegoś specjalnego badania akurat na dietę keto, ale powinny być to każde inne badania diagnostyczne, profilaktyczne, które powinniśmy robić tak czy siak, niezależnie od diety keto. Ja tu jestem zwolennikiem tego, żeby chociaż tą morfologię pyknąć, ferytynę, lipidogram, jakiś podstawowy panel hormonalny, jakiś tam poziom witaminy D, no tego typu rzeczy, ale to w zasadzie na każdej innej diecie też warto zrobić. Oczywiście.
Budowanie masy a keto. To jest bardzo ciężki chyba temat, bo no, nie wyobrażam sobie przejadania takiej ilości osobiście z tłuszczy, ale z drugiej strony nigdy nie próbowałem, więc nie wiem. Po pierwsze, no te posiłki prawdopodobnie będą mniejsze objętościowo, ale jak to zrobić? No bo no, powiedzmy ktoś, już nie będę mówił o sobie, no bo to są skrajności, prawda? No niewielu jest tam powiedzmy 120 kilo chłopa, ale powiedzmy 90-80 kilo faceci, czy mogą budować tą masę na keto, do jakiego poziomu, do jakiego stopnia? Może wykluczmy sobie anaboliki, no bo wiadomo, że one bardzo pomagają. Okej, okay. A tak z ciekawości zapytam, ile na masie masz kilokalorii z diety? Jestem w trzecim tygodniu i mam 7000. Tak, to są. No właśnie, więc już będzie. No, ciężko odnieść jakby twój case do Właśnie ogólnej temu ja nie populacji. podaję, wiesz, nie chcę się na swoim przykładzie czegoś podawać, bo to jest skrajność. Ja też znam swój organizm, jest trochę, wiesz, pokręcony i też, Jasne. wiesz, wiadomo, ilość środków i tak dalej ma wpływ. Pewnie. Wiesz co, to jest możliwe, ale trzeba wyjść od razu z założenia, że to nie jest pierwszy wybór, który byśmy dali sportowcowi z bardzo konkretnych powodów, więc jeżeli nie sportowiec chce to robić, to też powinien sobie zdawać sprawę, że no, jest tu kilka takich małych niuansów. Ja bym to podzielił w sumie na kilka takich problemów, ale największy, najważniejszy, który też jest fajnie opisany przez Hanselmanna, zdaje się, w 2021 w takim systematic review, jest kurde taki, że ludzie na keto nie dojadają kilokalorii i kombinują. Kombinują z trenowaniem na czczo po 20-godzinnym poście, potem idą pić kawę Bullet Proof, mierzą ketony, glukozę i pierwszy posiłek jedzą gdzieś w ogóle dopiero, wiesz, pod wieczór kolejnego dnia. Jakby pomijając, że ciężko jest w ten sposób zjeść odpowiednio dużo kilokalorii, to jeszcze dochodzi niepotrzebne, nadmierne nakręcanie hormonów stresu w organizmie. A co w dłuższej perspektywie, w takim no, bloku masowym, przekłada się na to, że no, ja sobie nie wyobrażam zrealizować z tygodnia na tydzień progresywne przeciążenie, wiesz, wzrost objętości i tak dalej, treningi do upadku przy takiej konfiguracji. To po prostu chyba nawet na dobrych środkach by nie poszło, gdyby ta Nie, bo dieta nie była nie masz, odpowiednia. wiesz, to często dużo osób mówi, że a środki robią za ciebie robotę. Jak nie masz paliwa, to możesz mieć najlepszych budowlańców i co, znaczy paliwa i budowlańców. No powiedzmy, możesz mieć najlepszy zespół, jeżeli chodzi o wymianę kół, ale jeżeli, wiesz, paliwo się skończy, no to no nie dolejecie, wiesz, nie pojedzie. Ta, no masz fajne koła i tyle. I, no, no fajnie. I sobie stoją. Stoją te koła i masz tak, okej, no fajnie, mam wlane, No, ale co to co wszystko? dalej? Dokładnie, dokładnie. Także znowu to trochę dziwnie zabrzmi, ale no, najczęściej ludzie na keto nie mogą urosnąć, bo jedzą za mało. Jedzą za mało, bo często nie wiedzą, ile powinni jeść, bo też się jakoś tak wmawia w tej keto świecie, że tu się kalorie nie liczą, tu one nie mają takiego znaczenia, więc ci ludzie najczęściej jedzą na oko. Więc jak taki hard gainer próbuje jeść na oko, no to wiadomo, że będzie niedojadać. A jeszcze jak to będzie dieta keto, która może hamować apetyt, no to już po prostu totalnie i kompletnie będzie niedojadać. Także w pierwszej kolejności, no trzeba tak empirycznie policzyć ten CPM. Chociaż nie wiem, te 5, 10, 15% nadwyżki zrobić, co nie jest żadną rewolucją, to w każdym innym modelu przecież też wygląda podobnie. Jeśli chodzi o podaż białka, tutaj też się niewiele zmienia. Tak długo jak nie lecą jakieś środki, no wydaje mi się, że 1,8-2 gramy na kilogram całkowitej masy ciała jest taką wartością okej. Okay. Jeżeli będzie więcej, to się nic złego nie stanie, absolutnie. Ale powyżej pewnej wartości białko może po prostu za bardzo kogoś sycić i będzie ciężko przejeść te kilokalorie odpowiednio mocno. Ale ja jestem zwolennikiem, że lepiej zjeść białka więcej niż mniej. Więc to jest ta kwestia. I potem dochodzi kwestia treningów. Bo to jest też kolejny temat, który na diecie keto jest problematyczny. Bardzo duży nacisk kładzie się na pomiar ketonów, pomiar glukozy, bla, 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 nie wiadomo co. Ale jak jest pytanie o jaką masz częstotliwość, czy masz jakiś priorytet, na jakiej objętości pracujesz tygodniowo, kiedy jakiś deload, cokolwiek, to najczęściej jakby okazuje się, że tu nie ma w ogóle
Nic, tu trzeba cały proces jakby od początku, wiesz, przejść tak naprawdę, więc dopiero jak się ułoży odpowiedni plan treningowy u takiej osoby, to się nagle okazuje, że nawet jak są zadbane kalorie, nawet jak jest zadbane białko, no to znowu wracamy do początku rozmowy, czyli do węgli. Ciut więcej tych węgli, chociaż przedtreningowo i gdzieś intraworkoutowo warto wtedy wrzucić. I najczęściej to daje radę. Ale co ja zauważyłem, to ludzie się boją tych węgli na ketozie i to bardzo się boją. Wiesz, na tej zasadzie, że właśnie dochodzą do tych ilości klinicznych, nawet do tych 30 gram, a reszta nawet zero warzyw, zero, wiesz, czegokolwiek. I to jest też problem, bo ludzie myślą, że warzywa, wiesz, to jest tylko zapychanie się. Nie, warzywa to jest między innymi są po to, żeby ci to wszystko fajnie chodziło, no bo bez błonnika to nie pyknie. I właśnie jeżeli chodzi o sytość, czego byś unikał? Okej. Jeżeli wracam, rozumiem, działamy w temacie budowy masy. Tak, bo to taki, wiesz, najbardziej pomijany temat, jakby nie patrzył, bo wszyscy, wiesz, chcą schudnąć na Tak, ketę. tak, 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 tak. Skupiłbym się mocno na źródłach białka, które nie powinny być do końca turbotłuste, nawet ze względu na lipidogram, bo najczęściej odzwierzęce źródła białka będą miały dużo długich nasyconych. Potem ten cholesterol całkowity 500, wiesz, a po B w rejonach 200 jest po prostu masakra. Więc raczej bym szedł w kierunku ryb. Bazował tutaj głównie na rybach. Ryby mają dużo bardziej lekkostrawne to białko. Powiedzmy, orzechy są z jednej strony super, bo to jest bomba kaloryczna. Z drugiej strony mają trochę tego błonnika i mogą zapychać, także tu warto by było jakoś mądrze wycyrklować. Ale w zasadzie to ja się nie spotkałem za bardzo z problemem niedojadania kilokalorii w momencie, kiedy ta dieta jest znowu w modelu śródziemnomorskim. Nie chcę być nudny, ale tu A to nie jesteś nudny, bo wiesz, bo jest styl, który jest odpowiedni i najwięcej osób na tym bazuje. Jeżeli możemy dobrać coś odpowiedniego, to dlaczego mamy skakać nagle na skrajność tylko i wyłącznie, bo to zabrzmi fajnie i się sprzeda. Wiesz, bo no, wiem, właśnie to sprzedaje swój jakiś nowy model, który jest wprost mówiąc z dupy, ale smaczny. tak, albo często też po prostu mówi tak w internecie, a pokątnie, wiesz, wpieprza te węgle, aż uszy się trzęsą, bo właśnie to jest ten problem, że weźmy sobie na przykład karniwor, który teoretycznie można na nim zbudować masę mięśniową, jeżeli byśmy zadbali o podaż kilokalorii i białka, ale w praktyce to nie wyjdzie. To jest w praktyce utrudnianie sobie roboty strasznie, dlatego że jedząc takie ilości białka, no, ja sobie nie wyobrażam przez 16 tygodni być w odpowiednio mocnej nadwyżce kalorycznej, a nawet gdybym sobie to był w stanie wyobrazić, to idąc na trening hipertroficzny, naprawdę ciężki, cholernie ciężki trening, bez tej podaży węgli, to jest przepis na katastrofę. Więc znowu ten model śródziemnomorski, on będzie działał fajnie, dlatego że jak bazujemy tutaj na chudych źródłach białka od zwierzęcego, to robi się bardzo fajne pole do popisu, żeby sobie regulować podażą oliwy i MCT. I tu dochodzi ten element, o którym ty mówiłeś wcześniej, czyli to, że te tłuszcze mają wysoką gęstość kaloryczną. Więc jeżeli będziemy bazować bardziej na tłuszczu dolanym do chudego mięsa, to te efekty hamujące apetyt nie będą takie silne. Więc możemy sobie, wiesz, jedna łyżka mniej więcej, no trochę zawyżę, ale około 90-100 kilokalorii jedna łyżka stołowa takiej oliwy może mieć. Także przywalić te 500 kilokalorii więcej z oliwy, to jest raptem 5 łyżek w ciągu dnia, można to sobie fajnie rozprowadzić. Przywalić 500 kilokalorii z ryżu, no to już trochę większa objętość tego wszystkiego będzie, tam z 100 półtora. gramów. 120, no. Ale powiedz mi tak, jak tą oliwę pić? Co, normalnie do papy, tak to nazwę wprost? Są trzy takie, bym powiedział, warianty. Do papy wprost, tak, na hejnał. Niektórzy tak lubią, niektórzy do kieliszka. Ale ja jestem zwolennikiem tego, żeby sobie to po prostu rozlać gdzieś no na talerz, nie na tej zasadzie. I tu jest jedna kwestia. Dużo ludzi mówi wtedy, no Dawid, ale wiesz, tu będą, ten talerz będzie pływał po prostu w tej oliwie, to ja tego nie zjem wszystkiego tak, jak trzeba. I tutaj też znowu jest trochę walka z wiatrakami, dlatego że kolejny problem na diecie keto jest taki, że często ludzie jedzą za dużo w jednym posiłku, a tych posiłków jest za mało. I wtedy faktycznie wychodzi, wiesz, jakiś taki potwór z Loch Ness po prostu na tej oliwie, nie? Sobie
to mięso z warzywami pływa po prostu na tym talerzu i faktycznie jest ciężko. Ale jak się to rozłoży na 4-5 posiłków, czyli znowu wracamy do klasyki gatunku, że tak powiem, to naprawdę nie ma takiego problemu. Też masła orzechowe całkiem fajnie mogą ratować, jeśli chodzi o podbicie kilokalorii. Masło orzechowe, czy migdałowe, czy pistacjowe? Migdałowe. Jakie by Migdałowe było super. najlepsze? Migdałowe jak najbardziej, petarda. Ma też sporo magnezu, także super. Z orzechów laskowych też fajne. Z pistacji też również. Ogólnie większość maseł robionych w takim prażeniu na sucho, w niższej temperaturze, bez jakichś dziwnych dodatków, jest jak najbardziej okej. Okay. Jeżeli ktoś nie ma, wiesz, jakiejś alergii na orzechy i tak dalej, to śmiało, jak najbardziej. A powiedz mi, jakie suple w keto zastosować? Jakie są potrzebne suplementy? Wiadomo, że dużo się dobiera do badań, ale takie najczęściej, które zauważasz? Elektrolity to w zasadzie chyba jest, jeśli chodzi stricte o temat keto, taki one fit for all, że Must dobra, have. tak, może ewentualnie w jednym przypadku bym nie widział potrzeby. Na początkowych etapach osoby bardzo otyłej, która ma bardzo niską aktywność fizyczną, nie będzie aż tak bardzo odczuwać niedoborów elektrolitów. Ale nawet u tej osoby, jak zwiększymy tą aktywność za jakiś czas, to także te elektrolity to jest tak czy siak must have. I tak w zasadzie tyle. Ja nie jestem zwolennikiem dużej ilości, wiesz, suplementów. T3, kreatyna. Kreatyna tak czy siak, jakby niezależnie od keto, myślę, że warto ją mieć. Witaminę D3. To już ja bym jednak zbadał sobie ten poziom D25OH we krwi, gdzieś między 50 a 70 nanogramów trzymać, bo też ostatnio dostałem taką osobę na konsultację, która miała poziom tego metabolitu około 8000, nawet nie 800, tylko 8000, bo ktoś tam jej powiedział, że to jest takie zdrowe, więc ona sobie brała codziennie dużo przez rok. Bo Także. w Niemczech właśnie propagują takie ilości typu 10-20 tysięcy dziennie, co nie? Tam leciało 100 tysięcy dziennie. Czasami się zastanawiam, co jedna osoba usłyszy, a ile zrozumie, a trzecie, ile jeszcze przyjmie, ile wsypie. O tak, dokładnie, To jest dokładnie. bardzo ważne. Osoba otyła, tutaj fajny taki temat, znaczy niefajny temat, bardzo niefajny temat, no bo to jest problem. Ale poruszmy sobie to. Powiedz mi, czy to by była właśnie najlepsza dieta dla niej? Bo osoba otyła to zazwyczaj mamy też problemy z ciśnieniem, zazwyczaj mamy problemy z cholesterolem. No i mamy problem ten, że na początku no, nie dasz jej biegać interwałów i robić salta w tył z ketlem wiesz, w zębach. I takie, wiesz, ogólnie ciężkich treningów nie pozwolisz jej robić, no bo dla niej spacer już będzie bardzo dużym wyzwaniem. Czy keto będzie takim bardzo fajnym wyjściem, bo jednak wiele osób nie rozumie podstawowych praw fizyki. Czy możesz być na keto, możesz być na wysokobiałkowej, wysokotłuszczowej, wysokowęglowodanowej. Jak będziesz w deficycie, to będziesz chudy. Kropka. Amen. I właśnie dlatego nie chcę do końca powiedzieć, że keto dla osoby otyłej jest najlepsza. Jakby walczę w ogóle z gadaniem, że keto jest najlepsze, bo to jest najszybsza droga, żeby mieć wrogów diety keto. To jest właśnie mówić, że dieta keto jest najlepsza. Ale tak w praktyce mojej przynajmniej, no to super działa ten model u osób otyłych. I generalnie super działa taka dziwna zależność, że im mniej ruchu, tym mniej węgli działa lepiej i dokładnie odwrotnie. Im bardziej ta osoba zwiększa ruch, tym gorzej, jeżeli jest na małej ilości węglowodanów, tym lepiej, jeżeli te węglowodany sobie spokojnie zwiększa. Jest jeszcze takie dziwne zjawisko, że na diecie keto szybciej schodzi poziom takiego obrzęku tłuszczowo-wodnego u osób naprawdę bardzo otyłych. Masz rację, że również to ciśnienie często się bardzo fajnie normalizuje. I do pewnego stopnia ta dieta keto jest prostsza, bym powiedział, niż jakieś inne modele. Nie mówię, że one są gorsze, absolutnie, ale w tym wypadku na początku wystarczy takiej osobie powiedzieć: słuchaj, zbuduj sobie kilka przepisów, gdzie będziesz mieć chude mięso, warzywa i trochę oliwy. Jajka, warzywa i trochę oliwy. Rybkę, warzywa i trochę oliwy. Zrób tak przez tydzień. I tu nie ma za bardzo, wiesz,
To jest proste kulinarnie do przygotowania, to jest proste do zapamiętania, to jest proste do obliczenia. W takiej życiowej praktyce to jest bardzo, bardzo proste i na tej bazie później bardzo fajnie można dokładać właśnie na przykład węglowodany, czy jakieś tam orzechy więcej i tego typu rzeczy. Także najczęściej, jeżeli mam osobę, która jest otyła, ma pracę siedzącą, najczęściej to jakiś informatyk, programista się trafia, no jakoś tak trafia u mnie to przynajmniej. To dieta keto działa naprawdę super, ale od razu wtedy mówię zawsze, że słuchaj, czekamy do kryzysów, bo będą kryzysy i jeżeli się pojawi moment, że już zwiększymy tą aktywność, uda się wykręcić minimum 7 tysięcy kroków u osoby, która wcześniej w ogóle nie miała, jeżeli zaczną się jakieś treningi siłowe, to tu już warto gdzieś tam mieć z tyłu głowy, dobra, to jest moment, gdzie powolutku, powolutku zaczynamy tą osobę oswajać z węglowodanami. Okej, to jest bardzo, bardzo ciekawe, co powiedziałeś i tak jak mówisz. Jeżeli ktoś idzie w skrajności, to robi sobie więcej wrogów i rzuca coraz więcej przesłanek, żeby ludzie szukali od tezy, która będzie właśnie szła w drugą stronę od tego, co mówi. Dlatego też no, są bracia Rodzeń, którzy ja nie śledzę ich twórczości, ale czasem wyskoczy mi właśnie coś w stylu: deficyt nie jest ważny, nie trzeba liczyć kalorii, i to już mi mówi, że troszeczkę idą w clickbaity, i to mi się nie podoba osobiście, bo to jest przyjemne, to jest fajne, żeby wiesz, nie liczyć deficytu, żeby nie liczyć kalorii, to jest fajne oczywiście, ale koniec końców powiedzmy sobie, że ja mam dietę, tak? I mam rozpisane 5 posiłków, tak? I oni to samo pewnie robią, że rozpisują 5 posiłków. I ten deficyt jest tam wytworzony. To ta osoba nie musi liczyć, bo ma podaną tabele produktów, z których może korzystać, ilości ich i to wszystko. I koniec końców, tak jak mówisz, jeżeli zgłosi się osoba do niego, czy do nich, czy ogólnie do dietetyka, który zajmuje się ketozą, i damy mu na posiłek, przykładowo, 200 gramów ryby, 20 oliwy i trochę warzyw, to nawet jeżeli zje to 4 razy dziennie, i nawet jeżeli nie będzie w ketozie, bo zje tyle warzyw, to i tak ona schudnie. I to jest magia cała tego wszystkiego, że ludzie właśnie idą w skrajności, a ja nikt nie lubi tak naprawdę na długą falę skrajności, bo każdy szuka gdzieś tam balansu w życiu i zresztą nasz organizm też szuka balansu. Dzięki bardzo, Dawid, za poświęcony czas. Myślę, że bardzo fajny materiał, szczególnie jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, bo on nie był poruszany. Wiele osób, wiesz, tak jak mówiłem, chce chudnąć, chce chudnąć, chce chudnąć, no bo większość osób ma z tym problem. Ale budowanie masy na keto to jest coś, co keto kocur chyba promuje, nie chcę przekręcić. No i widać, że sylwetkę da się zrobić, tylko że też jego twórczości nie śledzę, tylko widziałem jego sylwetkę i naprawdę wygląda spoko. Jeżeli jest na keto, to tak jak mówi, to jest naprawdę duży wyczyn. Jakbyście chcieli śledzić Dawida, jakbyście byli zainteresowani jego produktami i tak dalej, to wszystko macie chyba na Instagramie, co nie? Tak, gdzieś tam można mnie znaleźć, jak najbardziej. Czyli tutaj na lewym dolnym rogu, na początku materiału macie Instagram, macie wszystkie linki i tak dalej. I powiedz mi jeszcze, jakby ktoś chciał się do ciebie zgłosić na prowadzenie, na konsultację dietetyczną i tak dalej, to w jaki sposób masz swój gabinet, czy można też online? Obecnie tylko online. Dobropolski.com. Mamy też poradnię dietetyczną z dietetykami. Chodź na keto.pl. Także na pewno coś się znajdzie. Ja powiem szczerze, że jak wyjeżdżam często na wakacje, czy tam na jakiś urlop, to właśnie stosuję coś w stylu diety keto, że tak to nazwijmy. Po prostu staram się jeść jak najmniej węgli i tak jak mówiłeś, jeżeli jesz dużo mięcha, dużo warzyw, to ile tych warzyw i mięcha w siebie wepchniesz? No, I nie da dokładnie. się. I po prostu jak wiesz, w pewnym momencie jakieś owoce jeszcze sobie dołożysz dla smaku. I jest wszystko git, jesteś syty i możesz zwiedzać fajnie, a energia jest raczej na stałym poziomie, to też jest dość duży plus. Dzięki bardzo i życzę miłego dnia. Dzięki, Dawid. Dziękuję również.